Rekordowa inflacja, jak również zawirowania na ogólnoświatowych rynkach sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się nad tym, jak zainwestować pieniądze. W dzisiejszym wideo chciałbym porozmawiać z Wami na temat inwestowania Waszych środków i tego, jak robić to z głową. Przedstawię Wam zarówno 5 perspektywicznych inwestycji, które warto śledzić, jak również 5 zasad, jakimi trzeba się kierować, aby z głową inwestować swoje wolne środki. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo serdecznie. To wideo jest kolejnym z serii Twój sposób na, w której to rozmawiamy o różnego rodzaju ekonomicznych aspektach życia. U góry ekranu znajdziesz link do całej tej serii, więc jeżeli interesują Cię tego typu tematy, zapraszam do obejrzenia całości. Proszę Cię również o pozostawienie komentarza z Twoim sposobem na inwestowanie. Dzięki temu wideo będzie miało jeszcze większą wartość i będzie pomagało większej ilości osób przez długi czas. Przejdźmy teraz do tematu. Na samym początku warto zacząć od dobrego przygotowania się do inwestycji. Wiele osób pomija ten element i od razu zaczyna swoją przygodę z inwestowaniem. W mojej skromnej opinii jest to ogromny błąd, który kosztuje znakomitą większość osób bardzo wiele pieniędzy i niepotrzebnych nerwów. Dlatego zawsze zanim podejmiesz swój pierwszy krok, warto zastanowić się nad dobrym przygotowaniem się do inwestycji. I pierwszą podstawową zasadą jest inwestowanie w wiedzę na temat naszych inwestycji. Czy dane aktywo posiada cykle? Na jakie czynniki jest wrażliwe? Jaka aktualnie sytuacja panuje na świecie? Jaki mamy trend czy też nastrój wokół danego aktywa? To tylko kilka z pytań, jakie warto zadać sobie, zanim zaczniemy w ogóle inwestować w cokolwiek. To dopiero jednak początek. Posiadając pytania, należy zacząć szukać na nie odpowiedzi, a jedyną drogą jest edukacja. Na szczęście żyjemy w czasach, w których większość z nas ma dostęp do ogromnej wiedzy znajdującej się w sieci i to zupełnie za darmo. Nawet dzięki platformie YouTube możecie za darmożkę zdobyć ogrom wiedzy na dowolny temat. Dlatego gorąco zachęcam Cię przede wszystkim do inwestycji w wiedzę, zanim zainwestujesz swoją pierwszą złotówkę. Wiem, że nie jest to tak seksowne jak śledzenie wykresów czy liczenie zysków, ale uwierz mi, że to jest najlepsze, co możesz zrobić, aby nie stracić na Twoich inwestycjach. Drugim sposobem na to, w co inwestować swoje wolne środki, jest inwestycja w Twój dług. Postawię sprawę jasno. Jeżeli masz jakiekolwiek zobowiązania, to najlepszą inwestycją będzie inwestowanie w Twój dług. Spłata wszystkich Twoich zobowiązań będzie najlepszym z możliwych posunięć i pozwoli Ci żyć na całkiem innym poziomie. Zobacz, na chwilę obecną z miesiąca na miesiąc raty kredytów i pożyczek rosną. To oznacza, że co miesiąc na obsługę Twojego długu przeznaczasz coraz więcej Twoich ciężko zarobionych pieniędzy. Jeżeli potraktujesz spłatę swoich zobowiązań jako inwestycję, to w cudzysłowie zarabiasz na niej całkiem nieźle, ponieważ miesięcznie jest to co najmniej 10% oprocentowania Twojego długu. Warto więc jak najszybciej pozbyć się długu i tym samym oszczędzić masę pieniędzy. Część jednak osób podchodzi do tematu zupełnie odwrotnie, myśląc, że pieniądze z inwestycji pomogą im spłacić ich zobowiązania. Myślą, że uda im się szybko zarobić pieniądze inwestując w aktywa bardzo zmienne. Prawda jest jednak taka, że tego typu podejście dla znakomitej większości osób kończy się po prostu źle i tracą oni swój kapitał. Owszem, co jakiś czas słyszymy o tym, że ktoś zarobił astronomiczne kwoty handlując na giełdzie i co najgorsze, jest to prawda. Media jednak milczą jak grób o setkach tysięcy osób, które swój kapitał straciły. Dlatego też, jeżeli masz zobowiązania, polecam Ci najpierw się ich pozbyć, a dopiero potem myśleć o inwestycjach. Tak płynnie przechodzimy do trzeciego podpunktu, jakim jest inwestowanie tylko takiej ilości gotówki, którą możesz stracić i łamane przez lub nie będzie Ci ona potrzebna w najbliższym czasie. Inwestowanie środków, które zbierasz na wesele, czy też na wkład własny, nie jest dobrym pomysłem. Inwestujemy tylko takie środki, które nie będą nam potrzebne i których ewentualna strata nie zaburzy naszego życia. Na pewno słyszałeś tą radę i uważasz ją za mało ważną. Prawda jest jednak taka, że tego typu wskazówka jest kluczem do zwycięstwa. Bo jeżeli Twoja inwestycja się wydłuży, a Ty będziesz potrzebował pieniędzy, to będziesz musiał sprzedać ze stratą i inwestycja się wcale nie opłaci. To samo w przypadku, kiedy z przyczyn, które nie są do przewidzenia, Twoje inwestycje najzwyczajniej w świecie przepadną. Najlepszym przykładem jest wybuch wojny na Ukrainie, która przewróciła świat wielu inwestorów do góry nogami.
i nawet najlepsi guru inwestycji nie mogli przewidzieć, że sprawy potoczą się tak, a nie inaczej. Dlatego też w mojej skromnej opinii warto trzymać się zasady, że inwestujemy tylko tyle, ile możemy stracić. Oczywiście ta zasada jest powiązana z kolejnym ważnym aspektem tego, jak inwestować Twoje pieniądze, mianowicie emocjami. Same pieniądze są tematem bardzo emocjonującym, a co dopiero inwestowanie. Psychologia jest bardzo ważnym elementem każdej inwestycji i to, jak reagujemy na spadki czy też na wzrosty naszych inwestycji, odgrywa bardzo kluczową rolę. Kiedy wykresy pną się do góry, wszyscy cieszą się i klepią siebie po ramieniu, licząc na kolejne wzrosty i kalkulując, ile to już nie zarobili. Kiedy jednak zaczyna lać się krew, a nasze inwestycje topnieją niczym śnieg na wiosnę, ludzie podejmują irracjonalne decyzje. Oczywiście każdym z nas kieruje chciwość i strach i jeżeli chcesz inwestować pieniądze, musisz zapanować nad jednym i nad drugim. Bój się, kiedy inni są chciwi i bądź chciwy, kiedy inni się boją, mawia Warren Buffett. To prosta zasada, która jest jednak piekielnie trudna do realizacji. Prawda jest taka, że jeżeli chcesz inwestować, musisz nauczyć się działać wbrew temu, co podpowiada Twój spanikowany umysł. Musisz wyłączyć emocje i skupić się tylko na twardych danych, które pokażą Ci, kiedy inwestować, a kiedy z inwestycji wyjść. Możesz czytać książki, słuchać innych inwestorów, lecz prawda jest jednak taka, że tylko na własnej skórze możesz przekonać się, czym są emocje podczas inwestycji. Ten dreszcz ekscytacji, kiedy wstajesz rano i patrzysz, jak to po raz kolejny Twoje pieniądze się pomnożyły. To uczucie ucisku w brzuchu, kiedy okazuje się, że pieniądze, które właśnie zainwestowałeś, zamiast rosnąć, spadają. Trzeba to poczuć i zobaczyć na własnej skórze. Pamiętaj jednak, że emocje są najgorszym doradcą i nie warto się nimi kierować. Piątą zasadą, którą warto się kierować w inwestowaniu, jest opracowanie swojej strategii inwestycyjnej. Jaki jest Twój cel? Kiedy myślisz wchodzić w rynek, a na jakich poziomach chcesz go opuszczać? Jeżeli nie założysz sobie pewnych ram, zostaniesz poniesiony przez prąd i nie będziesz w stanie wyjść z zyskiem z inwestycji. Pamiętaj, każdy mówi kupuj kiedy jest tanio i sprzedawaj kiedy jest drogo. Tak się jednak składa, że w obu tych sytuacjach mamy do czynienia albo ze skrajnym optymizmem, kiedy wszyscy mówią, że lecimy na księżyc, albo ze skrajnym pesymizmem, kiedy wszyscy naokoło krzyczą, że jedziemy ostro w dół. Kiedy posiadasz strategię inwestycyjną, nie patrzysz na to, co mówią inni, a trzymasz się planu. W takim przypadku zawsze będziesz zadowolony i uzyskasz to, co zakładałeś sobie na początku. Dlatego już dziś zrób sobie założenia inwestycji. Ile chcesz przeznaczyć na inwestowanie? Jak długo chcesz inwestować? Przy jakich zwrotach z inwestycji będziesz realizować zyski, a przy jakich stratach będziesz ciął zlecenia i tak dalej, i tak dalej. Grunt to dobry plan i jego skrupulatna realizacja. Tylko dzięki temu osiągniesz sukces w inwestowaniu. Skoro mamy już za sobą zasady, którymi warto kierować się w inwestowaniu, czas na inwestycje, na które warto zwrócić uwagę w dzisiejszych czasach. Pamiętajcie jednak, nie jest to porada inwestycyjna, a jedynie moje subiektywne zdanie. Pierwszym pomysłem na to, w co inwestować, jest oczywiście złoto, które w czasach inflacji radzi sobie przyzwoicie. Jego cena jest na chwilę obecną atrakcyjna i od wieków było ono sposobem na przenoszenie wartości w czasie, więc jest to taki pewniak na dzisiejsze niepewne czasy. Drugą formą inwestycji, na którą warto zwrócić uwagę, są surowce, które w okresach wysokiej inflacji bardzo dobrze sobie radzą. Oczywiście możemy mieć ekspozycję na ten segment poprzez na przykład zakup akcji spółek zajmujących się produkcją, wydobyciem lub przetwarzaniem danego surowca. Trzecią inwestycją, która ma bardzo dobre perspektywy na kolejne lata, są kryptowaluty. Bitcoin i inne altcoiny spadły bardzo mocno i teraz jest bardzo dobry czas na akumulowanie tego typu aktywów pod kolejną hossę na tym rynku. Dlatego, jeżeli chcesz zainwestować część swojego portfela w coś bardziej ryzykownego, ale dającego szansę na ogromne zwroty z inwestycji, to pod tym wideo macie link do darmowej rejestracji na największej giełdzie kryptowalut Binance, na której ja sam inwestuję. Polecam Wam zainteresować się tym tematem, ponieważ jest on bardzo perspektywiczny. Czwartą formą inwestycji jest własny las, który jako inwestycja długoterminowa jest czymś kapitalnym. Jeżeli macie kawałek ziemi, której nie uprawiacie, posadźcie sobie las i patrzcie, jak wasza inwestycja rośnie w oczach z każdym rokiem. Piątym pomysłem na to, w co zainwestować pieniądze, będzie rozwój osobisty i wiedza. Nowe uprawnienia, kursy czy wiedza są najlepszym sposobem na to, aby pomnożyć własny kapitał i to wielokrotnie. Dlatego też ekstremalnie zachęcam cię do tego typu inwestycji.
W tym miejscu mam do Ciebie prośbę. Wybierz sobie, która inwestycja najbardziej przypadła Ci do gustu i zostaw komentarz pod tym wideo. Jeżeli będę widział, że wiele osób pisze o konkretnej formie inwestycji, stworzę osobny materiał na ten temat i zgłębię go, aby dać Wam więcej wartości. Jak widzisz, inwestowanie składa się tak naprawdę z dwóch rzeczy. Pierwszą są zasady i one są o wiele ważniejsze niż to, w co inwestujemy. Jeżeli Twoje inwestycje osadzisz na fundamencie zasad, które dziś Ci przedstawiłem, możesz być pewien, że po latach przyniosą Ci one zasłużone owoce. Czego oczywiście z całego serca Ci życzę. Mam nadzieję, że to wideo dało Ci wartość i pokazało, jak inwestować pieniądze. Jak zawsze zapraszam do lajkowania, komentowania i udostępniania tego materiału wśród swoich znajomych, jak również do pozostawienia propozycji z innymi pomysłami na wideo z tej serii. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.